ten raport właściwie rozstrzyga, że to, co o tej zbrodni wiadomo, nie jest tym, co o tej zbrodni my się dowiedzieliśmy na podstawie publikacji ówczesnego IPN-u i innych instytucji, a także wypowiedzi oficjalnych władz. Pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Leon Kieres, później polityk Platformy Obywatelskiej, później sędzia Trybunału Konstytucyjnego w nagrodę, powiedział publicznie jako prezes urzędujący, nie jako osoba prywatna, że on tajemnicę Jedwabnego zna, ale zabierze ją do grobu. Mówił to jako państwowy urzędnik, za co powinien ponieść konsekwencje. Powinien być przesłuchany przez prokuraturę, co wie, co ukrywa, bo jeśli to mówi osoba prywatna, to mogą być jej sny, wrażenia, nie wiadomo co. Może pijany Kwaśniewski to powiedzieć. Dzisiaj, już będąc nie prezydentem, ale byłym prezydentem. Ale on się wypowiadał jako ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, odpowiedzialny za prowadzenie śledztwa i za upublicznienie wyników tego śledztwa. Z tego, co wiemy, na podstawie akt pierwszych procesów w okresie stalinowskim, późniejszych badań, przesłuchiwań świadków, relacji, innych dokumentów, które zostały w toku tych badań ujawnione, wiemy, że wszystko jest przywrócone do góry nogami. I co z tego? Jeśli polskie instytucje nie zajęły odpowiedniego stanowiska, jeśli te dokumenty nie zostały pokazane w odpowiednim świetle, jeśli to, co zrobił Gross, jest utrzymywane cały czas jako wersja, a praktycznie oficjalna, rządowa, bo Gross razem z byłą żoną zapraszany był na koszt polskiego podatnika przez Instytut Pamięci Narodowej do gościnnych występów i do opowiadania nam swoich wrażeń, swoich majaków, swoich objawień i to było przyjmowane z oklaskami. Wiemy o sprawie Jedwabnego tak dużo, że bez ekshumacji można powiedzieć, to co zostało napisane, to co zostało powiedziane oficjalnie jest nieprawdziwe. Najważniejsze w tym wszystkim chyba jest stanowisko przedwojennego prezesa gminy żydowskiej w Jedwabnym, Izraela Grondowskiego, który w śledztwie jako świadek w latach 40. powiedział, co jest przyczyną takiego stanowiska strony żydowskiej. Żądania materialne. Polacy nie chcieli masowo uczestniczyć w odzyskiwaniu mienia żydowskiego w instytucji fałszywych świadków, że to należy do tego, a tamto do tamtego, a to jest kuzyn tego, bo to wszystko było na oświadczeniach świadków robione. Te własności przechodziły z rąk do rąk, szybko były sprzedawane, żeby zatrzeć ślady i on to w śledztwie powiedział, jako świadek w tej sprawie się wypowiedział. Później oczywiście mieszkał do śmierci w Jedwabnym, nikt mu krzywdy nie zrobił. To w ogóle nie zostało upublicznione, nie zostało pokazane, a to chyba jest jeden z najważniejszych wątków w tej sprawie. Żądania materialne strony żydowskiej, czyli to upokarzanie, które mamy w stanowisku Izraela Singera w 1996 roku, rozpoczyna się po 1945 roku. Będziemy was upokarzać za to, że nie chcecie z nami współpracować. I nie zgadza się liczba ofiar, nie zgadza się sposób zadania śmierci, nie zgadzają się sprawcy, ale wersja oficjalna jest taka. Polacy samodzielnie, bez udziału Niemców, spalili 1600 Żydów w stodole. I ekshumacja nie przeprowadzona, ale z tych wstępnych oględzin okazało się, że zwłoki nie były bezczeszczone, ci ludzie nie byli spaleni w takiej ilości. Wybuch, jaki tam miał miejsce na skutek podpalenia benzyną, nie mógł zaistnieć bez posiadania benzyny. Polacy tego nie mieli. W całym Jedwabnym, w tym momencie, kiedy ta zbrodnia była dokonywana, w sklepie miejscowym było 7 litrów nafty. I to wszystko. Profesor Iwo Pogorowski, niedawno zmarły, wybitny Polak w Ameryce, na własne właściwie życzenie, za własne pieniądze, zgłosił do Straży Pożarnej Amerykańskiej badanie, żeby na jego koszt przeprowadzili taką ekspertyzę. Ile potrzeba paliwa, jakiej jakości, żeby stodołę drewnianą, krytą strzechą, o takim rozmiarze, podał te wszystkie dane, żeby doprowadzić do wybuchu, jednorazowego wybuchu słupu ognia. Amerykanie, Straż Pożarna Amerykańska uznała 400 litrów benzyny. To jest ta ilość, która była potrzebna. I to właściwie znowu wyjaśnia. Jeśli tam nie było Niemców, to w takim razie skąd się wzięły kule w szczątkach doczesnych tych ludzi? Skąd się wzięła cała organizacja zbrodni? Podobna przedtem i później. Od początku, od 1 września 1939 roku Niemcy palili ludzi w stodołach zabudowania gospodarczych. Ostatnia wielka tego typu zbrodnia, która przekroczyła 1000 ofiar, miała miejsce w kwietniu 1945 roku w Gardelegen. To jest specjalność niemiecka, nie specjalność polska. Polacy tego nie robili. Profesor Andrzej Rzepliński tu wspomniany, który był ekspertem w
sprawie Jedwabnego. Ekspertem, trudno powiedzieć w jakiej dziedzinie, bo on napisał coś w rodzaju eseju, rozważania, znowu wynikające z nie wiem czego, bo na pewno nie z wiedzy. Uznał, że świadkowie i oskarżeni w tej sprawie nie byli szykanowani, nie byli bici. Bo państwo polskie ówczesne i system prawny, praworządny ówczesny nie miał w tym żadnego interesu. To napisał człowiek, który ma tytuł profesora, jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, który ma bardzo wysoką pozycję zawodową i pozycję państwową. Skądinąd wiemy, że Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży, który prowadził to śledztwo, doprowadził do śmierci około 100 osób, czyli świadków i oskarżonych w różnego rodzaju śledztwach. Tak intensywnie prowadzono przesłuchania, badania. Celem tych przesłuchań nie było zabijanie. Ci ludzie byli potrzebni do spraw, ale jeden z drugim, Ubek, posłużył się żelaznym łomem, rurą żelazną, innymi narzędziami i za mocno przesłuchiwał. Także świadków preparowano do sprawy. I to, że ci ludzie na rozprawie wszystko odwołali, że byli bici, że wyszło na jaw, że podpisy były złożone przez osoby niepiśmienne, czyli przez analfabetów, nie miało żadnego znaczenia. Uznał, że praworządne, ówczesne państwo i jego organy, czyli Urząd Bezpieczeństwa, nie miały interesu w tym, żeby wymuszać zeznania, żeby preparować taką wersję, bo nikomu rzekomo na tym nie zależało. To na czym zależało ówczesnym władzom? I dopóki nie przyjmiemy tego wszystkiego, że te argumenty mamy w ręku, że my to wszystko wiemy, że bardzo dużo rzeczy na ten temat zostało opublikowanych, tylko zebrać to i posługiwać się tym na co dzień, tą wiedzą i zadawać tego typu pytania. I to jest kompromitacja drugiej strony, do niedawna urzędowej, a dziś tej opozycyjnej. To jest tak jak w przypadku Lecha Bolesława Wałęsy, prawda? Że jedni wiedzą, a drudzy idą za partię i potworzą się komitety obrony debila i będziemy go bronić aż do śmierci, do ust śmierci. I bronią, rzeczywiście. I tu prawda nie ma żadnego znaczenia. I wtedy rozmowa z nimi na poziomie emocji, tak jak w każdej innej sprawie, nie zaistnieje. Po co? Po co z głupkami rozmawiać? Proszę Państwa, ja na chwileczkę odejdę od sprawy, od tego pytania. Chciałbym tylko... Tylko na chwileczkę. Na chwileczkę. Chciałbym Państwu powiedzieć o jednej bardzo interesującej moim zdaniem rzeczy. Mianowicie o dwóch egzekucjach w Krakowie. Jedna na ulicy Wodnej. Tam do dzisiaj jest pomnik 7 ofiar, niestety nie możemy ustalić ich nazwisk. I na ulicy Narutowicza, która dawniej była równoległa do ulicy Bielickiej. Jak kabel zajął po wojnie tą ulicę, to ta ulica na Biały Prądnik została przeniesiona, to znaczy nazwa ulicy. Mianowicie fizycznie rolę katów, rolę osób, które tych skazańców w tych dwóch egzekucjach wieszały, pełnili policjanci z getta żydowskiego, z Judische Ordnungsdienst, czyli żydowskiej policji porządkowej. Są zdjęcia. W tej książce Żydowscy kolaboranci Hitlera ja opisuję tą egzekucję, bo dotarłem do zeznań mieszkańców getta, doktora Schlanga oraz do zeznań naczelnego lekarza w getcie Bersteina. Oni opowiadają dokładnie, kto wykonał, kto był dowódcą tej policji i to wykonali na polecenie. Ja nie twierdzę, że to była ich inicjatywa, tylko sytuacja była prosta. Gestapo po prostu wykorzystało żydowską policję do wieszania Polaków. Oni pod nadzorem Gestapo to zrobili, ale zrobili to. I teraz proszę sobie wyobrazić, czy ktoś z Państwa podniósłby jakiś głos oskarżenia, że to była ich inicjatywa, że oni steroryzowali biednych gestapowców, jak ci ludzie w Jedwabnym, którzy grabiami steroryzowali uzbrojonych po zęby Niemców. No, miejmy szacunek dla własnego rozumu. Dziękuję. Tak, na koniec jeszcze chciałbym poprosić kilku panów, którzy by mogli zostać i odnieść z nami ławki pod salę numer 7. Za chwilę jeszcze przekażę głos pani z Fundacji Kazimierza Wielkiego. Jeszcze jedna rzecz.
I tak jak wspominałem, po prawej stronie tam jest możliwość zakupu książek naszych prelegentów i uzyskania autografów.